LuxPaw Centrum Ogrodzeń z Morzywołu, znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie. W ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń. Mnóstwo rodzajów i wzorów. W LuxPawie także duży wybór mebli loftowych. Morzywoł 36A, Morzywoł, małpa luxpaw.com.pl. Telefon 797-355-341. Wybitna aktorka, działaczka społeczna i założycielka fundacji Mimo Wszystko, Anna Dymna, w poniedziałek gościła na otwartym spotkaniu w restauracji Leliwa w Końskich, a we wtorek rano odwiedziła dzieci z niepełnosprawnością. Sprawnościami uczące się w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Baryczy. To są osoby, które mogą mnie nauczyć rzeczy, których nie umiem i nie znam. Odsłaniają różne tajemnice. Poza tym są prawdziwi, a w naszym świecie dużo jest oszustwa, kłamstwa i fałszu. A to są ludzie prawdziwi i uczą mnie bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim zastanawiam się nad sobą. Czy ja też czasem nie oszukuję, czy nie kombinuję, oni tego nie potrafią. Więc ja się od nich uczę takiego prawdziwego człowieczeństwa, bo oni tacy są. Też się dowiaduję, czego mnie brakuje w życiu. Patrzę na nich, widzę, jak się zachowują i sobie myślę, ja bym też tak czasem chciała. Ale niestety muszę się opanowywać, bo jestem dorosła, bo jestem aktorką, bo jestem publiczna, a też czasem mam ochotę się tak zachować jak oni, bo ja ich bardzo dobrze znam i jeżdżę do takich osób po to, żeby przez chwilę się poczuć dobrze, spokojnie, swobodnie. Spotkanie z młodzieżą w Baryczy było w pełni spontaniczne. Jest to zasługa fundacji mecenasa Jana Nowaka. To wyjątkowe spotkanie, dlatego że pani Ania Dymna prowadzi fundację Mimo Wszystko, poświęconą dzieciom niepełnosprawnym. My jesteśmy taką placówką, więc myślę, że wspaniały człowiek o wielkim sercu i wielkim darze, radością taką płynącą z jej uśmiechu i z jej osoby, więc jest chyba w najlepszym. My się cieszymy, bo to miejsce właściwie jest miejscem równie jej bliskim. Ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Zdzisławy i Stanisława Bytnarów jest placówką zapewniającą profesjonalną i wszechstronną edukację, terapię oraz całodobową opiekę dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie. SOSW ma pod swoją opieką dzieci nie tylko z powiatu koneckiego, ale i ościennych regionów. Podczas spotkania ze znakomitą aktorką dzieci i młodzież prezentowały swoje zdolności artystyczne. Przede wszystkim jednak ten dzień był zdominowany przez dobrą atmosferę i wzajemne zrozumienie. Teraz miny. Jakie miny robimy? Teraz wesołe, dobra? O, dobra. No i teraz mamy zacząć poważne spotkanie. Pan poeta. Ja mieszkam bardzo wysoko, bez windy w Krakowie. Jak moje dziecko było takie malutkie, miało 2 lata. To był Michał. Stąd Michał. 121 schodów musiał iść. I strasznie mówi, mamunia, nogi mnie bolą, był malutki. A myśmy się wtedy bawili w rymowanki i on nawet nie wiedział, kiedy dochodził na to siódme piętro tam, bo było cały czas, że tam... Każdy schodek to było jedno słowo. Mama, a on mówił, sama! I tak żeśmy szli i nawet nie wiedzieliśmy, kiedyśmy zaszli. Także słowa pomagają czasem bardzo, a jak na przykład komuś jest smutno i jak ktoś na przykład cierpi bardzo, bo go boli brzuszek czy coś, to wtedy może to napisać albo narysować i wiecie, że mniej boli. Czasem gryzą pchły. Komu w głowie figle psoty? Kto gołębie goni koty? Pies. O, proszę bardzo, chyba pierwszy zgadłeś. Kto pantofle gryzie pana? Na mleczarkę szczeka z rana. Kto się z dziećmi bawi zgodnie, a złodzieja cap za spodnie? Wiecie kto to? Pies. No to psa. Po co budzić ze snu? Takie zwierzę, co wy byście nie wiedzieli. A małpa? No to robi małpę. Tak. A wy wiecie o tym, że to są zajęcia w szkole teatralnej dla studentów? Że się gra zwierzęta? Różne. No a kaczka? Czego tutaj chcesz? Chcę się bawić w chowanego, lecz brakuje mi kolegów. Może ktoś z was chce grać z baranem? Nie! Baran, baran. Nie!
się bawić chcesz? Chcę się bawić z dziewczynkami, chcę pobiegać z chłopakami.